przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest 9. To jest tak, to jest uchwała, druk numer oczywiście 264 w sprawie kupna przez gminę miejską Kraków działki numer 437/24 obręb Wodza położonej w ulicy Bankiego w Krakowie. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 6 Donowice wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa o kupno działki numer 437/24 obręb o powierzchni hektar 779 metrów kwadratowych stanowiącą własność krakowskiej spółdzielni Niewidomych Sanel położonej przy ulicy Bankiego w Krakowie i przeznaczenia tej działki na poszerzenie parku Lenówka Królewska. Paragraf drugi. Załącznik z uzasadnieniem stanowi dodaną część uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Chcąc ochronić tereny zielone przed zabudową, Rada Dzielnicy 6 występuje do Prezydenta Miasta Krakowa w wykupienie wyżej działki, otwarcie tej przestrzeni zielonej dla mieszkańców. Ale ponieważ załącznik do uchwały jest integralną częścią, to odczytam Państwu ten załącznik. Działka, o kupno której występuje Rada Dzielnicy 6 w Bernowice, przylega bezpośrednio do parku Lenówka Królewska. Na działce tej w latach 60. ubiegłego wieku zaplanowany została następnie zrealizowany przez spółdzielnię Sanek park z układem alejek spacerowych stanowiący miejsce rekreacji i wypoczynku dla niepełnosprawnych pracowników spółdzielni. Teren ten wyróżnia się dużym udziałem zieleni o nierównomiernym rozmieszczeniu, stanowi miejsce stałego przebywania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt, czyli siedlisko i ostoję, oraz ptaków takich jak siekory, sroki, kawki, gawrony, a w szczególności gniazda ptaków z rodziny kukowatych. Na działce, o której mowa, rozmaliczne drzewa i krzewy ozdobne, m.in. klony, lipy, olsze, czmieliny, drzewęty, modrzewie, świerki, jarząby, brzozy, wierzby, sosny, gigusty, wiązy, śniegoliczki, blachy, głogi, wiśnie, kasztanowiec, forsycje, magnolie, żywopiki, jałowce, winogród, bzy, deremie, psisk, irga, leszczyna, grochodrze, wiesiony, jaśminowce. Rada Dzielnicy wnioskuje o wykup tego terenu w trosce o zachowanie niezwykle cennych drzew i krzewów, siedlisk zwierząt i ptaków, które mają ogromne znaczenie dla kształtowania systemu przyrodniczego miasta w najdłuższym lokalnym korytarzu ekologicznym położonym w ciągu spacerowym Lenówki Królewskiej. I tak jak już tutaj przedstawialiśmy właściwie ten projekt uchwały w dyskusji z panem posłem Andrzejem Dudą, myślę, że wyczerpaliśmy tutaj ze strony zarządu uzasadnienie do tego projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pierwszy zgłosił się pan Pilin. Szanowni Państwo, ja co do idei jestem jak najbardziej, czy jestem przychylny tej idei. Natomiast jedna kwestia. Jeżeli podajemy obręby Korzeźliny, to w Krakowie jest podział na 4 dzielnice, w której każde obręby są opisane. Tutaj wydaje mi się, że byłoby zasadne jednak dopisać numer obrębu i ewentualnie jego nazwę. To jest obręb drugi, Bronowice, Mały Wschód. A druga kwestia dotycząca uzasadnienia, tutaj oczywiście są podawane gatunki fauny i flory. Ja bardzo się cieszę z tego powodu i prosiłbym pana przewodniczącego, żeby równie nisko pochylał się nad innymi terenami, na pewno nie mniej cennymi na terenie dzielnicy. Mówię tu w tej chwili o terenie starego koryta Młynówki Królewskiej w rejonie ulicy Wiedeńskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać jeszcze głos. Chciałbym tylko dopowiedzieć, w zasadzie większość kolegów już powiedział, ale generalnie chciałbym też jako przewodniczący publiczny powiedział, ile będzie wynosił koszt zakupu takiej działki. Tak, to mniej więcej orientacyjny, sądząc po dzisiejszych cenach nieruchomości w Krakowie, a mówimy o obszarze ponad hektara. I właśnie, czy z równym zainteresowanym pan przewodniczący będzie podchodził do innych terenów, także do tych terenów, które łatwą ręką sprzedajemy różnego rodzaju podmiotom prywatnym. Znaczy zopiniujemy w sensie tym właśnie. Ja już to tłumaczyłem, ale wytłumaczę jeszcze raz. Myślę, że... Na komisji było. Tak, tak, ale też i wcześniej słyszę takie pytanie. Jak wytłumaczę jeszcze raz. Zasadą, a myślę, że to będzie pan Bogdanowak bardzo zadowolony, bo to publiczne pieniądze wydaje. Więc zasadą jest to, że to jest tylko uchwała intencyjna, to po pierwsze. Przy sprzedaży działek
kiedy opiniujemy na przykład sprzedaż działki, to jest tylko wydanie opinii, jednej z wielu opinii. Wydział Skarbu, zwracając się o opinię dotyczącą na przykład zgody na sprzedaż działki gminnej, zwraca się również do tych jednostek, do tych organów, do których powinien się zgłosić, by uzyskać opinię. Jest to Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu, to może być Zespół Ekonomiki Oświaty, to może być Zarząd Infrastruktury Sportowej, to może być Wydział Kształtowania Środowiska i być może jeszcze inne instytucje, i zbiera szereg opinii. I dopiero jak zbierze te opinie i zespół pracowników Wydziału Skarbu uzna, że opinie są takie, które jakby uprawniają czy upoważniają do sprzedaży danej działki, wtedy dopiero zleca wykonanie operatu szacunkowego. I na podstawie operatu szacunkowego, wtedy dowiaduje się Wydział Skarbu, ile dana działka, która już jakby jest do sprzedaży, formalnie można powiedzieć, ile będzie kosztować. I w tej sytuacji, jeżeli faktycznie myśmy wydali opinię pozytywną, to nie będzie nic na przeszkodzie, żeby dowiedzieć się po zakończeniu tej całej procedury opiniodawczej, organizacyjnej, formalno-prawnej, ile, jaki ten operat szacunkowy wyszedł, to jest, operat jest jeszcze operatem, a później jest jeszcze kwestia, w jaki sposób ta działka jest sprzedawana. Czy ona jest sprzedawana na zasadzie przetargu, czy jest, jak w szczególnych wypadkach robi dzielnica na dopełnienie działek, jest na zupełnie innych zasadach, prawda? Bo sprzedawane jest osobie, która ten, tu nie ma przetargu. W tym momencie operat szacunkowy jest jakby tym już takim konkretnym wymiarem, ile gmina pozyska środków finansowych. I tak samo w tej sytuacji, na dzień dzisiejszy, póki Wydział Skarbu, bo to trafi prawdopodobnie do Wydziału Skarbu, nie uzyska opinii od wszystkich jednostek, być może Zarządu Infrastruktury Komunalnej, być może ZEO, być może ZIS, być może Wydział Kształtowania Środowiska, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, bo to ma znaczenie, czy podjąć decyzję o wykupie tych gruntów, czy też nie. Jeśli będzie decyzja, tak, uzyskaliśmy wszystkie opinie, większość jest pozytywna, decydujemy się na wykupienie, to wtedy Wydział Skarbu zleci opracowanie operatu szacunkowego, który pokaże, jaką kwotę miasto będzie musiało wyasygnować na zakup tej działki. Ja na dzień dzisiejszy, ani pani dyrektor na dzień dzisiejszy, nie jest w stanie bez otrzymania tych opinii powiedzieć, bo po pierwsze trzeba sprawdzić, jaki ten teren jest w studium poprzednim, jaki ten teren jest w studium aktualnym, czy jest plan zagospodarowania przestrzennego, czy nie jest plan zagospodarowania przestrzennego. To jest praca dla Wydziału Skarbu i czy chcemy, czy nie chcemy, musimy się z tym zgodzić. Dlatego bardzo bym prosił już nie zadawać tych pytań po raz 5, 10, 300. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję, zamykam obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pan Łukasza o przeniesienie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę.